Siemanko, z tej strony Maciek Krzyśniewski, kanał Ligowiec. Jestem na gorąco po skomentowaniu dzisiejszego hitu w Ewiner drugiej lidze. Stomil Olsztyn podejmował Wisłę Puławy. Knockout, można powiedzieć, drużyny trenera Mariusza Pawlaka. Zespół Stomilu, zespół trenera Grabowskiego na łopatkach. Rozpoczął to wszystko w drugiej minucie Paluchowski. Potem z prezentu Mądrzyka skorzystał Banach. Potem znowu Paluchowski. No i naprawdę Stomil miał ciężkie zadanie, by się z tego wyniku wykaraskać. Nie udało się, ambitnie walczyli gospodarze, ale gola nawet na 1-3, który notabene Stomilowcom się należał, nie padło. Spotkanie zakończyło się 3-bramkowym zwycięstwem Wisły Puławy. Co ciekawe, Stomil po bardzo długiej pasie bez porażki wreszcie znalazł pogromcę i co ciekawe, 8 października 2022 roku ostatni raz przegrał właśnie z Wisłą Puławy.